Witajcie, kochani, prawi. Niestety znowu Was oszukałem. Na szczęście nie w żadnej sprawie merytorycznej, przynajmniej mam taką nadzieję, ale w sprawach dotyczących tego kanału. Jestem jak ten wyrodny ojciec, który coś obiecuje dzieciom, a potem nie spełnia tych obietnic. Dzisiaj miałem zabrać was do muzeum i mówić o wyborach Tilden versus Hayes w 1876 roku, ale niestety znowu muszę zabrać was do Zo, czyli tych wyborów, czyli powiedzieć trochę o tych wyborach, które mamy, które aktualnie jeszcze są finalizowane wyborów 2020 roku, a to dlatego, że pojawiły się nowe informacje, i wydaje mi się, że warto je omówić także, żebyście mieli znali moje zdanie w tej sprawie, a być może coś wam się przyda z tych rzeczy czy które e, ja wam powiem. Dwie te informacje, znaczy właściwie jedna jest kluczowa informacja, to, że 11 senatorów GOP, czyli republikanów, zadeklarowało, że zamierzają kwestionować e, ratyfikację poszczególnych certyfikatów stanowych. Nie wiemy, których jeszcze, co prawda, natomiast jakby, no mamy już taką informację, że wydaje się, że plan Mitch'a McConnell'a, żeby cały Senat zaakceptował te, e, żeby nie było kwestionowania tych głosów ze strony senatorów, czyli innymi słowy, żeby te, te protesty były niesformalizowane i nie spełniały tych kryteriów, raczej to się nie uda. I 6 stycznia będziemy mieli po prostu polityczny show. Co z tego wynika i jakie mamy jeszcze scenariusze, to powiem za chwilę, ale najpierw no, muszę powiedzieć Wam, że bardzo jestem zadowolony z wyników mojego kanału. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy to oglądają. Wiem, że to pewnie w mniejszym stopniu wynika z tego, czy ja jestem dobry czy zły, a bardziej tego, jak tam YouTube, jakieś tajemnicze algorytmy mnie w niektórych miejscach pozycjonują, więc nie warto zbyt popadać w euforię, gdy wyniki są dobre, ale. Ale, no, ale fakt, że są dobre oceny, i, i to, że znajdują się kolejni chętni, którzy chcą oglądać to, co ja mam wam do powiedzenia, bardzo mnie pozytywnie nastraja. Dlatego zachęcam do tego, żebyście subskrybowali ten kanał. Jesteśmy coraz bliżej tego celu styczniowego, więc myślę, że jeśli tylko. Nie złoży mnie twu tfu, jakaś niebezpieczna choroba, albo coś innego się nie wydarzy i będę regularnie publikował. Tutaj to spokojnie ten cel osiągnę i dziękuję za wszystkim, którzy mi w tym um, pomagają. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Więc 11 senatorów GOP zadeklarowało, że zamierzają 6 stycznia um, Zakwestionować certyfikaty niektórych stanów, spornych stanów, tam gdzie, jak rozumiem, mamy wątpliwości dotyczące przeprowadzenia tych wyborów. W swoim oświadczeniu ci senatorowie piszą. Tak, when the voters uh, fairly decide an election pursuant to the rule of law, the losing candidate should acknowledge and respect the legitimacy of that election. And if the voters choose to elect a new office holder, our nation should have a peaceful transfer of power. No, czyli tu mamy taką formułkę, która stwierdza, że jako w sensie takim e, formalnym, to oni się nie sprzeciwiają generalnie demokracji i rozumieją, jak ona działa. Um, the election of 2020, like the election 2016, uh, was uh, hard fought and in many swing states narrowly uh, decided. Czyli stwierdzenie tylko tyle, że, że były bliskie te wybory, podobnie jak wybory w 2016 roku. Uh, the 2020 election, however, featured unprecedented allegations of voter fraud, violations and law, uh, lacks enforcement lax enforcement of election law, czyli że mieliśmy w tych wyborach niespotykane do tej pory oskarżenia o fałszerstwa wyborcze, naruszenia i jakby luźne, luźne stosowanie kodeksów wyborczych i inne other voting regularities, czyli inne nieregularne zjawiska dotyczące głosowania. I teraz kluczowe zdanie, które oni e, zawarli w tym swoim oświadczeniu. Accordingly, we tend to vote on January 6th to reject the electors from disputed states as not regularly given and lawfully certified, the statutory requisite. Czyli chcemy mam naszą intencją jest to, że 6 stycznia e, zagłosujemy za odrzuceniem elektorów e, skontestowanych e, stanów jako nie e, oddanych w sposób regularny i niecertyfikowanych w sposób e, prawomocny. I statutory Requisite, to jest innymi słowy zgodnie z, wymagani, z wymaganiami statutu, tutaj odnoszą się do electoral contact, o którym mówiłem w poprzednich filmach. Unless and until the emergency 10-day audit is completed. I to jest istotna tutaj informacja, że oni oferują taką procedurę, która raczej oczywiście nie ma szans na ustanowienie jeszcze w tym krótkim czasie, który został do 6 stycznia, no ale chodzi o to, że oni chcą 10-dniowy emergency audit, czyli nadzwyczajny audyt przeprowadzi tych wyborów. Pod tym oświadczeniem podpisało się 11 senatorów. Ted Cruz, Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Brown i tutaj mamy jeszcze grupę senatorów w tej, w tej 11, którzy są senatorami elektami, ale zostaną zaprzysiężeni przed 16, 6 stycznia. Przepraszam. Cynthia Loomis, Roger Marshall, Bill Hagerty, Tommy Tuberville, i do tego jeszcze należy dodać Josha Hawleya, który w innym trybie, ale także zaznaczył, że jako pierwszy w ogóle senator, że przyłączy się do ewentualnych czy do ewentualnego wniosku, bo on przede wszystkim mówił o Pensylwanii, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, który złoży jakiś członek Izby. Reprezentantów. To, 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 co jest druga informacja, którą, od której trzeba zacząć, która jest ciekawa, to to, że sztab Mike'a Pence'a, konkretnie szef jego gabinetu, wydał takie oświadczenie, w którym znajduje się kluczowe zdanie: Vice President Pence shares the concerns of millions of Americans about voter fraud and irregularities in the last election, czyli Mike Pence podziela troskę milionów Amerykanów dotyczącą wyborczych fałszerstw i nie regularności. Jak to ładnie powiedzieć po polsku, kurczę. no Nieregularnych zdarzeń. Dobra, nieważne, nie, 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 nie ma czasu. W ostatnich wyborach. I to jakby jest informacja, że PENS daje sygnał, że jeżeli rzeczywiście będzie tak, że zgodnie z procedurą w Electoral Contact zgłoszona na piśmie zostanie jakiś challenge do jednego z tych zestawów głosów elektorskich przez jednego członka Izby Reprezentantów i przez jednego senatora, no to on taki wniosek przyjmie. Więc tego możemy się po prostu e, spodziewać. E, I teraz, moi drodzy, tak jak zwykle na tym kanale mówię, żeby nie, nie było to tylko takie, że ja po prostu relacjonuję jakieś rzeczy, które przeczytałem i mówię, że albo będzie lało, albo będzie grzało, to chciałbym e, teraz w, 30 sekund, y, moją predykcję, moje prognozy do tego, co się wydarzy 6 stycznia, wam przedstawić. Z których, jak zwykle, y, za każdym razem to powtarzam, możecie mnie rozliczyć. Y, do tej pory z tych takich prognoz, o których, które potem y, jakby y, po, po których następowała ta deklaracja, że z nich możecie mnie rozliczyć. Do tej pory nikt mnie nie rozliczył, że gdzieś się pomyliłem, więc na razie mój track rekord jest całkiem niezły. Ale tak jak mówię, to zawsze narażone jest, najeżone jest pewnym ryzykiem, y, ale to ryzyko, w tym ryzyku tkwi y, zabawa, jak mówi, powiem. Widzenie. Więc jeżeli chodzi o te moje prognozy, to one są dwie. Jedna dotyczy tego, co się wydarzy, a druga dotyczy tego, też, co się wydarzy, ale tego, jak się zachowa Mike Pence. Więc pierwsza prognoza jest taka, że wbrew oczekiwaniom i wbrew deklaracjom mainstreamowych mediów, to, co się wydarzy 6 stycznia, nie będzie formalnością. Będziemy mieli bardzo burzliwy proces, będziemy mieli proces, którego ja do końca nie jestem w stanie przewidzieć, jak on będzie przebiegał, ale nawet spodziewałbym się, że nastąpią takie momenty, w których. Obydwie strony z politycznego sporu do końca nie będą wiedziały, jak należy dalej postępować. Mówię tu o takich momentach jak zerwanie obrad, brak kworum, brak posiedzenia połączonych Izb Kongresu, bo na przykład Izba Reprezentantów pod przewodnictwem Nancy Pelosi wyjdzie. Albo, albo coś takiego nastąpi. Natomiast do tej, do tej prognozy dodaję następną, która mówi, że nie ma w tej chwili scenariusza, według mnie, który realistycznie można określić jako taki, który dałby Trumpowi prezydenturę w ramach tej procedury szóstego. Stycznia. Po prostu taki scenariusz nie istnieje, jest nierealny. Musielibyśmy zakładać, że tak jak mówiłem w jednym z poprzednich filmików, moneta zamiast spadać na orła i reszkę kilka razy z rzędu wyląduje na swojej krawędzi. To po prostu, to po prostu jest niemożliwe. Możliwy jest oczywiście taki scenariusz, w którym gdzieś jakaś następuje rezolucja albo Mike Pence podejmuje jakąś dziwną decyzję, w co ja też w sumie nie wierzę, natomiast, jakby tak realnie, to jeszcze raz powtarzam: nie ma takiego scenariusza, który w ramach procedury 6 stycznia mógłby dać Trumpowi prezydenturę. Druga prognoza dotyczy zachowania Mike'a Pence'a, więc wydaje mi się, że Mike Pence, tak jak mówiłem w jednym, to co to, to z tego oświadczenia wynika, że Mike Pence ani nie będzie. Mm, mm, odrzucał tych wniosków. Zresztą to trochę jest oczywiste, bo żaden chyba wiceprezydent by nie mógł odrzucić takiego wniosku, bo nie jest zgodny z prawem po prostu e, obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Więc jak złożą na piśmie wnioski e, repre, jeden członek Izby Reprezentantów i jeden senator, no to Mike Pence te wnioski po prostu przyjmie będziemy mieli rozdzielenie Izb i dwugodzinne posiedzenia. Natomiast e, druga prognoza dotycząca Mike'a Pence'a jest taka, że on nie skorzysta, czy nie, nie, nie pójdzie ścieżką, którą, o której mówiłem w tym takim długim filmie, który wam polecam, to jest chyba odcinek 25, o tym jak analizowałem prawo, czyli tą, tą, nie pójdzie za tą interpretacją, która stwierdza, że on ma wyłączne prawo konstytucyjne do tego, żeby samemu, autorytarnie i arbitralnie, unilateralnie odrzucać głosy elektorskie. Więc to są te e, przewidywania. Teraz interpretacja polityczna tego, co się wydarzyło, dlaczego ci senatorowie e, takie oświadczenie nie wydali, dlaczego zadeklarowali? Otóż, oczywiście są dwie interpretacje, jak się na pewno domyślacie. To nie jest jakiś, jakaś nauka rakietowa, jak to się mówi. Stosując kalkę z angielskiego, po prostu albo jest tak, że rzeczywiście oni wierzą w te fabserska. To jest dla mnie. Znaczy, wierzą w te fałszerstwa, albo wierzą w to, że rzeczywiście że wybory zostały ukradzione, bo to są dwie różne rzeczy, tak jak podkreślam tutaj przy każdej możliwej okazji, czyli innymi słowy, albo ktoś wierzy w to, że były na masową skalę jakieś nieregularności i to jest dosyć racjonalne, rozsądne, natomiast czym innym jest twierdzenie, że nie ma wątpliwości co do tego, że Trumpowi ukradziono wybory, czyli że skala tych, tych nieregularności była taka, że, że bez nich Trump by wygrał. Więc albo oni w to wierzą, albo drugie rozwiązanie jest takie, że nie do końca w to wierzą, ale szukają rozwiązania, które pozwoliłoby w jakiś sposób przetrwać im na scenie politycznej amerykańskiej. Tak? Bo do końca, jaka, jakie są fakty, nie ma znaczenia w momencie, kiedy 77% wyborców Trumpa, a 68 chyba procent republikanów wierzy w to, że wybory zostały ukradzione, i teraz, jak mówiłem, otoczy się gra pod tytułem: Kto jest zdrajcą, a kto walczy o prezydenta Trumpa. Była bardzo charakterystyczna scena na wiecu. W w Georgii już jakiś czas temu, kiedy Kelly Leffler pojawiła się na scenie razem z Donaldem Trumpem, i tłum krzyczał: Fight for Trump! Fight for Trump! Czyli walcz o Trumpa, walcz o Trumpa, co miało być jasnym komunikatem. I takie są oczekiwania teraz od polityków Partii Republikańskiej, ze strony sporej części elektoratu. Czy słuszne, czy nie, to już w tej chwili nie ma znaczenia, ale politycznie na pewno trzeba je brać pod uwagę. I wydaje mi się, to jest moja spekulacja, bo nie znamy stanu mentalnego poszczególnych tych senatorów, może, w tej jedenastce albo dwunastce oni mogą między sobą się różnić. Natomiast wydaje mi się, że następuje tutaj nie tylko taka cyniczna kalkulacja, ale może w pewnym sensie też uwarunkowana pewnymi rozważaniami na temat tych wyborów, że niekoniecznie to było fałszerstwo, ale nie do, niekoniecznie też była to grafera, z czym ja bym się e, zgodził do pewnego stopnia. Natomiast oni przede wszystkim szukają takiego rozwiązania, że jak Trump nie zostanie prezydentem, to ten, to oświadczenie jest dla nich takim bunkrem, którym, w którym chcą przetrwać tą burzę, która do momentu, aż Joe Biden będzie prezydentem, im da schronienie, a może jeszcze na przyszłość, bo też nie wiemy, przecież sam fakt, że Joe Biden jest, będzie prezydentem, nie sprawi, że te wszystkie spory się automatycznie zakończą. No dobrze, to, są, to, są moje, to, to jest moja taka interpretacja polityczna. Teraz przechodzimy do tego, co się, co to zmienia. W kontekście 6 stycznia, co zmieniają te oświadczenia i co wiemy w tej chwili? Otóż wiemy w tej chwili na pewno, mówiłem to już we wczorajszym filmiku, że Electoral Count Act będzie w mocy podczas tej procedury. A stwierdzić to jest bardzo prosto, dlatego że skoro senatorzy i przedstawiciele Izby Reprezentantów chcą posłużyć się procedurą, w ramach której mogą zgłosić zastrzeżenia, co do y, któregoś zestawu głosów elektorskich albo do kilku zestawów głosów elektorskich, no to wiemy, że ta procedura, o której mówię, z której oni chcą skorzystać, znajduje się właśnie w Electoral Count Act z, z 1887 roku. Więc idiotyczne byłoby twierdzenie, że oni tą procedurę wykorzystują, ale jednocześnie inne zapisy Electoral Count Act uznają za niekonstytucyjne, bo jeszcze raz, kluczowa, y, kluczowe twierdzenie na temat niekonstytucyjności Electoral Count Act y, polega na tym, że y, ci, którzy są. Zwolennikami tej tezy twierdzą, że on łamie 12 poprawkę, która rzekomo daje wyłączne, wyłączną kompetencję wiceprezydentowi, czyli prezydentowi Senatu, do tego, żeby decydował, które głosy otworzyć, a których nie otworzyć. A skoro oni korzystają z procedury jako kongresmeni, która pozwala im zakwestionować e, certyfikaty, to tym samym e, podpada, podpadaliby pod ten, pod ten proceder, czyli że kongres uzurpowałby konstytucyjne prawo e, prezydenta Senatu, czyli w tym przypadku wiceprezydenta. E, Majka Penza. No, a w związku z tym, że ten Electoral Count Act będzie w mocy, bo skorzystają z niego proceduralnie Republikanie, no to zwiążą się z tym y, niemałe konsekwencje. Między innymi jest ten po pierwsze problem taki, że w zapis znajduje się tej takiej, jak to się nazywa potocznie, czy, czy może nie potocznie, ale to nie jest zapis samego aktu, ale, ale w takiej interpretacji prawniczej y, nazywa się to taką supertarczą, tak? czyli że kongres gwarantuje y, poszczególnym stanom, że jeżeli te stany rozstrzygną swoje spory wyborcze, do Safe Harbor Deadline, czyli w tym przypadku do 8 grudnia, to kongres nie będzie tych wyników kwestionował. Oczywiście. Więc teoretycznie, gdyby brać literę prawa z Harbour Landland, to właściwie kongresmeni nie mają prawa kwestionować tych wyników. Natomiast ym, trzeba tutaj zauważyć, że jest to procedura polityczna stricte, a nie taka procedura sądowa. Mimo tego, że Electoral Count tak, yy, tak jak był ten yy, cytat z yy, tego oświadczenia Teda Cruza i tych dziesięciu innych, yy, republikańskich senatorów. On wymaga od tego, żeby kongres ocenił, czy wyniki zostały certyfikowane zgodnie z prawem stanowym. Natomiast no, jest to procedura polityczna, bo no, po prostu to są politycy wybrani demokratycznie, to nie są sędziowie. Zupełnie inne kryteria należy tutaj przykładać. Więc to jest kwestia oceny w istocie pewnej, która ostatecznie potem będzie odzwierciedlona w głosowaniu. Czy to to nastąpiło. I teraz teoretycznie można by sobie wyobrazić scenariusz, w którym e, safe harbor deadline został osiągnięty przez jakiś stan, ale jednocześnie kongresmeni oceniają, że e, e, certyfikat stanowy nie, nie został osiągnięty zgodnie z prawem stanowym. Tak? Czyli innymi słowy, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że sędzia w jakimś stanie stwierdza, że e, wydaje taki injunction, takie polecenie, żeby nie certyfikować głosów w danym stanie albo nie certyfikować głosów nawet na przykład w jednym hrabstwie. Ale gubernator pomimo tego e, stwierdza, że będzie te głosy certyfikował. No ale wtedy, i wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć tak, że kongres miałby istotne podstawy do stwierdzenia tego, że ten certyfikat nie został udzielony zgodnie z prawem, no bo zlekceważono nakaz sądowy, co też byłoby możliwe oczywiście. W tym przypadku będziemy mieli już z takimi kwestiami ocennymi, bo żadnego oczywiście nakazu sądowego nie ma, natomiast no, teoretycznie na przykład nie wiem w którym stanie, jak, który stan byłby, może Wisconsin byłby najlepszym przykładem, tak, gdzie są rzeczywiście pogwałcenia procedur Stanowych, na przykład dotyczący Dropboxes, na przykład dotyczący tego tak zwanego indefinite confinement. Nie chcę się w to teraz e, zagłębiać, bo o tym już mówiłem. E, sprawdźcie to sobie albo sięgnijcie do moich innych e, filmów. Natomiast, no, jak mówię, ta kwestia ocenna, więc kongres teoretycznie ma do tego prawo. E, więc Safe Harbor dell nie jest gwarancją jeszcze sam w sobie tego, e, że. Że te głosy z automatu powinny zostać ratyfikowane. Natomiast to, co, to, co jest najsilniejszym, najsilniejszą pozycją w tym momencie zwolenników ratyfikacji tych głosów, czy, czy jakby tego scenariusza, jest to, że nie mamy alternatywnego zestawu elektorów. Mówiłem o tym już kilkukrotnie, ale ten argument się nie wiem, dlaczego cały czas pojawia. Natomiast sam, dlaczego ci elektorzy nie istnieją w sensie prawnym w tym momencie? Otóż, po pierwsze, nie istnieją zgodnie z amerykańską konstytucją, czyli z tym. Elector's Clause, tak? który mówi, że legislatury stanowe mają prawo do powoływania, do wyboru sposobu wyboru elektorów. No to teraz żadna legislatura stanowa nie powiedziała, że wybierze jakiś ludzi i oni będą mogli sobie bez żadnego certyfikatu zagłosować na Donalda Trumpa albo na kogokolwiek innego. Więc legislatury stanowe przeprowadziły ten proces i w ramach tego procesu stwierdziły, że będą wybierać elektorów w ramach popular vote, którzy zagłosują na, jed, na tego kandydata, który wygra popular vote, który będzie certyfikowany przez gubernatora. To jest decyzja legislatur. Więc to jest po pierwsze niezgodne z konstytucją, a już na pewno nie nie jest zgodne z prawem stanowym, bo znowu, w żadnym prawie stanowym e, nie znajdziemy czegoś takiego, że elektorzy, niezależnie od wyniku głosowania, niezależnie od certyfikatu gubernatora, mogą sobie po prostu sami dowolnie mm, zagłosować. To jest trochę tak, bo ci, skąd oni się w ogóle wzięli, ci elektorzy, może to warto wytłumaczyć. To znaczy, oni są, oni, co się używa słowa plecz, czyli są zaprzysiężeni do zagłosowania na jednego z kandydatów. Natomiast tych, ich wybór, to jest, ja bym nie wiem, trudno to porównać do czegokolwiek, ale ja bym. Porównał to podobnie do. To nie jest to samo, ale nie wiem, jak na przykład jakaś partia wygrywa. Są dwie partie, które, dwie partie, które startują na przed wyborach parlamentarnych w systemie takim gabinetowo-parlamentarnym, i one mówią: Naszym kandydatem na premiera jest Borys Budka, albo naszym kandydatem na premiera jest, nie wiem, Mateusz Morawiecki, załóżmy. Tak? I teraz. Więc wszyscy wiedzą, że to są kandydaci na premiera, natomiast oni stają się premierami dopiero, kiedy przejdą tą formalną procedurę, czyli wygrają wybory, a potem parlament powoła ich na to stanowisko, udzieli im tam wotum zaufania, tak, że jak to się nazywa. Więc tutaj ci elektorzy po prostu zostali zaprzysiężeni dla Trumpa w przypadku, gdyby Trump wygrał wybory w danym stanie i te wyniki wyborów byłyby certyfikowane. Więc, ale tak już podsumowując, no nie ma tych alternatywnych elektorów, bo uzna znanie tych elektorów zaprawnych przez kongres mimo tego że te głosy najprawdopodobniej trafiły do kongresu zostały wysłane łamałoby konstytucję i łamałoby prawa stanowe, które to prawa stanowe nie, nie jest tak, że nie mają znaczenia, bo konstytucja jest najważniejsza. Nie, te prawa stanowe mają znaczenie, bo po pierwsze, one są zgodne z konstytucją, znaczy w sensie, że zostały uchwalone zgodnie z prerogatywami, które dały, legis dały legislaturom konstytucja, a po drugie nie są zgodne z, no tak jak powiedziałem, nie są zgodne, nie są zgodne z tymi prawami stanowymi. No i dobra, na koniec jeszcze coś, coś się zmienia. Oczywiście, w sensie scenariuszy, które rozważaliśmy, to tak naprawdę nie zmienia się nic, bo po pierwsze, ten, ten próg, który należało osiągnąć, był już wcześniej osiągnięty ze sprawą deklaracji Josza Hawley'a. Czyli innymi słowy, potrzebny jest jeden senator, żeby zakwestionować wyniki z danego stanu. Natomiast oczywiście zmienia się sytuacja polityczna, bo 12 senatorów to już jest dużo więcej niż jeden, prawda? I to. Czyni te wszystkie zarzuty, te wszystkie kwestie dużo bardziej prawdopodobnymi, legitymizuje je w jakimś sensie, le będzie legitymizowało cały ten proces. Prawda? Natomiast scenariusz pozostaje w istocie taki sam. Tak? Zakładamy, że te te protesty zostają zgłoszone, poparte przez jednego albo więcej senatorów i jednego albo więcej członków Izby Reprezentantów. Izby się rozdzielają, następuje debata. Na tej debacie oczywiście mamy show podobny do tych przesłuchań w komisjach stanowych, w komisjach legislatur stanowych, tak powinno się powiedzieć precyzyjnie, które widzieliśmy w, w tym w grudniu. Natomiast potem następuje głosowanie w obu izbach. Izba Reprezentantów wiemy, że jest w rękach demokratów. Więc raczej tutaj wynik jest na 100% przesądzony. Natomiast w Senacie to takie, taka mała, taki mały szczegół, on nie jest najistotniejszy. Natomiast w Senacie w momencie tego głosowania, na 99% będziemy mieli niepełny skład, to znaczy będzie 99 senatorów, bo jak wiecie, mówiłem już o tym kilka razy, w Georgii mamy Teranovs Election, gdzie startuje dwójka republikańskich senatorów Kelly Leffler i David Perdue. Natomiast ich sytuacja jest trochę inna, ponieważ Kelly Leffler sprawuje, Kadencji, znaczy dokończa kadencję senatora, który wcześniej zrezygnował ze względów zdrowotnych, i jego kadencja formalnie kończy się w 2023 roku. Chociaż zgodnie z prawem Kelly Leffler musi stanąć do następnych yy, możliwych wyborach po terminie objęcia przez siebie urzędu. Czyli ona, nawet jak wyniki nie będą jeszcze znane z wyborów 5 stycznia w Georgii, senackich, to ona będzie miała prawo zasiadać w Senacie zgodnie z tym mandatem. Wiem, że to jest trochę zakręcone, ale istotna informacja jest taka, że ona tam będzie. Natomiast nie będzie tam najprawdopodobniej Davida Due. On jest senatorem w tym momencie, ale jego mandat wygasa 3 stycznia. Więc będziemy mieli 99 senatorów, co oznacza, że w praktyce będziemy mieli układ sił w Senacie w tej chwili po tych wyborach mieliśmy układ 50 do 48. Dwa miejsca nie, niezdecydowane, ale ponieważ Kelly Leffler będzie miała swój mandat, no to mamy 51 do 48 i prosta, prosty rachunek nam podpowiada, że wystarczy dwóch Republikańskich senatorów, którzy zagłosują przeciwko temu protestowi, czyli zagłosują za certyfikowaniem tych wyników żebyśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której Senat i Izba Reprezentantów zagłosują przeciwko temu protestowi, czyli będziemy mieli dwuizbowy sprzeciw przeciwko temu protestowi. Czy znajdzie się dwóch senatorów? Na pewno się znajdzie, no bo już mamy Mitcha McConnella i e, Jonah Tuna, który jest takim numerem dwa republikańskim w Senacie, który nawet w taki barwny sposób powiedział, że wszystkie te challenge wyborcze upadną jak postrzelony pies, coś w tym stylu. Tak? Will fall like a shot duck. Um, czyli innymi słowy, oczywiście, tylko znowu, to w sensie formalnym nie będzie miało znaczenia, jakim wynikiem zakończy się to głosowanie, natomiast w sensie politycznym będzie miało znaczenie także na przyszłość. Na przykład, jeżeli znajdzie się 30 republikańskich senatorów, którzy poprą taki protest, albo znajdzie się 40, no to już będzie co innego, jeżeli znajdzie się 12, prawda? Tych, którzy są w tej chwili zadeklarowani. E, I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć w tym filmiku, to jest to, że o tym, dlaczego uważam, że nie ma scenariusza, według którego Trump, czy zgodnie z którym Trump mógłby w tym 6 stycznia na podstawie tej procedury kongresowej uzyskać reelekcję. Otóż, takim scenariuszem, który zau zauważyłem, zaczyna być coraz bardziej popularny w mediach tzw. pelikańskich, jakkolwiek je nazywamy, to jest to, że ostatecznym celem kwestionowania tych certyfikatów jest doprowadzenie do tzw. contingent election. Contingent election w domyśle to jest taka procedura, w której żaden kandydat nie uzyskuje 270 lub większości głosów elektorskich i o wyborze prezydenta decyduje Izba Reprezentacyjna tamtów głosując. Mandatami stanowymi, czyli że każdy stan ma jeden głos, czyli przedstawiciele przez Kalifornię, którzy mają tam 40 kilku członków Izby Reprezentantów, mają taki sam głos jak na przykład przedstawiciele, nie wiem, Maine, prawda, albo innego małego stanu. I w tym rachunku stanowym Republikanie mają przewagę, więc teoretycznie, gdybyśmy mieli contingent election, gdyby w jakimś fantastycznym sposobem udało się do tego doprowadzić, no to wtedy szanse Trumpa dramatycznie rosną, bo, bo wybiera go Izba Reprezentantów, która jest nie tylko republikańska, ale jest też mu dużo bardziej przychylna niż republikański Senat. Natomiast no, doprowadzenie do tego stanu, że mamy to contingent election, jest, będzie bardzo Trudne. Po pierwsze, tak jak mówiłem w jednym z tych poprzednich filmików, nie mamy gwarancji, znaczy nie ma, są dwie interpretacje, albo rzeczywiście jest tak, że niezależnie od ilości stanów, w których głosy zostały zaakceptowane, liczba głosów osiągniętych, potrzebnych do, do uzyskania prezydentury się nie zmienia, czyli dalej musi uzyskać jeden z kandydatów 270 głosów. No i w tej interpretacji wtedy należy Bidenowi zabrać co najmniej 37 głosów, więc potrzebna by była na przykład Pensylwania do wolnie Michigan albo Georgia no to wtedy by było 36 i na przykład Nevada te dodatkowe chyba 6 ma Nevada głosów elektorskich już by decydowało o tym, że Joe Biden spadłby poniżej tego progu 270. Natomiast oczywiście to jest interpretacja Korzystna bardzo dla republikanów, bo jest druga interpretacja, która moim zdaniem jest bardziej konstytucyjna. Bo trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze w historii Stanów Zjednoczonych trzeba było uzyskać 270 głosów, bo nie tylko zmieniały się nowe stany były dodawane do Unii, ale także zmieniała się populacja poszczególnych stanów, co też zmienia liczbę głosów elektorskich. I ta liczba głosów elektorskich jest w jakiś sposób aktualizowana, więc na pewno liczba 270 nie jest konstytucyjna. Mówiliśmy, że w konstytucji znajduje się taki zapis, że prezydentem zostaje ten kandydat, który uzyska majority of electoral of votes of electors appointed, czyli większość głosów elektorów, którzy zostali ustanowieni. No i teraz pytanie, oczywiście tutaj jest takie czy appointed to znaczy ustanowienie na poziomie stanowym, no ale jeżeli kongres wyrzuca certyfikaty do kosza tych elektorów, to, to oni nie są ustanowieni na poziomie stanowym, więc należy wtedy tę liczbę odjąć także od sumy głosów elektorskich, elektorów, którzy zostali appointed i wtedy ta liczba potrzebna do zwycięstwa się zmienia. I wtedy już mamy już kompletnie fantastyczny bałagan. Bo e, tak naprawdę demokraci, jaką taką ostatnią deskę ratunku, jakby naprawdę się zorientowali, że tutaj dzieje coś dziwnego, mogą zacząć robić to samo, co e, republikanie. Oczywiście zakładając te, to, ten cały scenariusz, bo tego nie powiedziałem, zakłada, że przynajmniej jedna Izba, e, przynajmniej jedna izba e, Kongresu, głosuje za tym protestem, bo istnieje interpretacja, tak jak mówiłem w tym odcinku 25, w której Wystarczy głos jednej Izby kongresu, żeby odrzucić jakieś głosy elektorskie. Mówię, to jest bardzo mało prawdopodobne i to jest bardzo naciągana interpretacja, ale idźmy za tym scenariuszem, no bo już po prostu idziemy. E, idziemy naprawdę tam, gdzie już trzeba mieć naprawdę mocne latarki. No ale idziemy. Więc, więc zakładamy, że jakoś jest możliwe odrzucenie tych głosów przez jedną Izbę. E, I wtedy mamy sytuację taką, że re, demokraci mówię, to jest. Fantazja moja, ale, ale w jaki sposób. Konsekwentna i czy logiczna, wynikająca z tego scenariusza, do którego, czyli innymi słowy, jakbym tak powiedział, zakładamy kompletnie niemożliwe zachowanie po stronie republikanów, czy nie, niemożliwe w sensie prawnym, no to to samo musimy udzielić, takiej samej dowolności musimy udzielić demokratom. Więc republikanie kwestionują. I teraz procedura jest taka. Te stany, zgodnie z Electoral Count Act, czytane są w porządku alfabetycznym, i wtedy następuje zgłaszanie tych procesów. Więc mamy taką sytuację, że Stany są czytane, i teraz porządek alfabetyczny jest następujący: Alabama, Alaska, Arizona, i to jest pierwszy stan się pojawia, w którym mogą być protesty i pewnie będą. Republikanie zgłaszają protesty do Arizony. Załóżmy, jest głosowanie: Republikanie w Senacie odrzucają, znaczy w sensie głosują za tym protestem, więc zgodnie z jakąś tam interpretacją, którą jakoś sponsoruje Mike Pence, tak wspiera, to oznacza, że te głosy nie mogą zostać zaliczone. Więc Arizona zostaje wyłączona z tego, potem mamy Kalifornię, Colorado, Connecticut, Delaware i nagle jest Florida. I teraz Nancy Pelosi zwołuje ludzi w Izbie Reprezentantów i mówi, skoro jedna izba może odrzucić głosy z danego stanu, to my odrzućmy głosy z Florydy, bo tam wygrał Donald Trump. To oczywiście może nastąpić, taki, taki scenariusz może na przykład nastąpić później, bo jest Florida, potem jest Georgia, i na przykład Republikanie odrzucają głosy z trzech stanów, tak. No ale Nancy Pelosi potem mówi, na przykład jest Północna Karolina, jest mnóstwo stanów, oczywiście Teksas jest prawie na samym końcu, na literę ty i oni też mogą to odrzucić. Więc wtedy, jeżeli idziemy tym scenariuszem, że niepotrzebna jest 270 głosów, następuje jakaś dziwna taka sytuacja, w której obydwie partie zaczynają wy, wykluczać swoje głosy, prawda, zgodnie z, z się tak naprawdę, no bo w sensie prawnym, tak jak mówiłem, to podkreślałem, sytuacja z Pensylwanii chociażby nie różni się niczym, od niczym od sytuacji z Florydy, prawda. Taki sam, taką samą decyzję polityczną można podjąć, by wyrzucić głosy z Pensylwanii, jak głosy z, z, z Teksasu, which is uh, flogged. Nie wiem, ile to trwało moi drodzy, ale już chciałem, obiecałem sobie, ponieważ w tym 25 odcinku tak miałem 40 minut, ale i tak wszystkiego nie powiedziałem, co chciałem, więc widziałem, że wolę być precyzyjny. Trudno, jak nie obejrzycie tego w całości, to, to oczywiście to rozumiem. Bardzo dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Zachęcam tych, którzy po raz pierwszy spotkali się z tym kanałem, żeby zagnęli do tych poprzednich filmów, szczególnie do tego 25 odcinka, gdzie omawiam te, te scenariusze prawne, ale także do 24 bodajże odcinka, gdzie omawiam scenariusze w sensie politycznym, bo, bo to pewnie Wam da jakiś lepszy obraz. Także proszę o łapki w górę, jeżeli Wam się to podobało i do zobaczenia do następnego razu.